kochani, ja mam na imię Dorota, witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks i bardzo się cieszę, że nareszcie mogę Was powitać w kolejnym tutorialu halloweenowym. Dzisiejszy makijaż, dzisiejsza charakteryzacja łączy w sobie to, co bardzo lubię, to znaczy klasykę w nowoczesnym wydaniu, no bo jednak czacha, jest to klasyka halloweenowa i mamy tutaj takie elementy dosyć, powiedzmy, niekoniecznie typowe dla czachy. I bardzo lubię nie być do siebie podobną i patrząc teraz w lustro, widząc te ciemne włosy, ciemną oprawę, no faktycznie nie widzę tam siebie i bardzo to lubię. Podstawą tej charakteryzacji jest oczywiście namalowanie czachy, co oczywiście zobaczycie w tutorialu, natomiast nie ukrywajmy, dużą robotę robią tu te holograficzne elementy, które wykonałam z takiego papieru pokrytego folią, który to udało mi się kupić w Tigerze. Polecam, bo naprawdę za dosłownie kilka złotych można się naprawdę fajnie pobawić. One pięknie odbijają światło. Charakteryzacja nie jest bardzo skomplikowana, więc mam nadzieję, że ktoś z Was się skusi. Jeśli tak, to oczywiście nie krępujcie się i oznaczajcie mnie na Instagramie i Facebooku, a tymczasem możecie subskrybować, lajkować, na co tam macie ochotę. Ja tymczasem zapraszam do części tutorialowej. Zaczynam już z zakrytymi brwiami, a na całą twarz nakładam bazę Dewy Finish z NYXa. Ona jest taka lekko klejąca i sprawia, że dobrze do niej przybiera cały make-up, więc wcieram ją i wklepuję w twarz i czekam, aż ona troszeczkę się wchłonie i wtedy właśnie stanie się taka lekko klejąca. Następnie podkład lekko jaśniejszy od mojej karnacji i będę mogła przejść do naszkicowania sobie zarysu, przede wszystkim zarysu żuchwy. W przypadku takich czaszek, które nie mają być jakby realistyczne i imitować prawdziwej czaszki, być bardzo szczegółowe i tak dalej, no to tą anatomią tutaj nie musimy się aż tak przejmować, natomiast ja i tak starałam się gdzieś tak narysować, aby faktycznie zgadzało się z moimi kośćmi, które po prostu jak dotykam, to je czuję, więc tutaj akurat dosyć mimo wszystko się wstrzeliłam. Następnie cienkim pędzelkiem sobie te zarysy właśnie lekko roztarłam, bo nie miałam potrzeby, żeby to były takie precyzyjne i ostre linie. A następnie konturuję sobie tę czachę grafitowym cieniem. Skupiam się właśnie przede wszystkim w okolicach tych linii, natomiast nie przejmuję się kompletnie tymi miejscami, które wiem, że i tak będą czarne czy po prostu mocno wyciemnione. Na styku górnej części czaszki i żuchwy jeszcze sobie mocniej przyciemniam czarnym cieniem, a następnie przechodzę do okolic oczu. W pierwszej kolejności nakładam na cały oczodół bazę podcienie. Ja akurat wybrałam bazę podcienie z Inglota. A następnie właśnie cieniami wypełniam te oczodoły i tutaj używam cieni z dwóch palet z NYXa, Ultimate Brights i Off Tropic. Zarys oczodołu czyszczę sobie jeszcze pędzelkiem z odrobiną podkładu. Czarnym cieniem przyciemniam sobie jeszcze odrobinę zewnętrzny kącik, a ruchomą powiekę całą pokrywam czarnym eyelinerem żelowym z Make-up Atelier Paris. Póki jeszcze nie zastygł, rozcieram brzegi, żeby nie były ostre, tylko takie rozmyte, a następnie blenduję jeszcze czarnym cieniem, żeby właśnie była taka chmurka, a nie ostry brzeg. Następnie w to miejsce wklepuję bazę Glitter Primer z NYXa, a następnie nakładam brokat również z NYXa w kolorze 06. A następnie w kąciku wewnętrznym nakładam piękny turbo pigment z Glam Shopu o nazwie Poseidon. A następnie przechodzę do wykończenia żuchwy i wszystkich tych elementów w okolicach zębów. Te najgłębsze dołki wypełniam eyelinerem, tym samym, którego używałam na ruchomej powiece, czyli żelowy eyeliner z Make-up Atelier Paris. Ja polecam to rozwiązanie, właśnie użycie takiego bardzo trwałego eyelinera, szczególnie jeśli idziecie na imprezę, bo takie wyjście to jest na pewno najtrwalsze rozwiązanie, trwalsze niż farba wodna lub farba tłusta. Jeszcze grafitowym i czarnym cieniem przyciemniłam odrobinę te okolice zębów,
a następnie białą, tłustą farbę z Kryolana nakładam na te najbardziej wystające elementy, czyli kości policzkowe, brodę, kości żuchwy, a także rozjaśniam nieco te zęby, których potem nie przyklejam dodatkowo. Eyelinerem w pisaku najpierw rysuję zarys nosa, potem wypełniam go eyelinerem w żelu, a następnie dodaję jeszcze odrobinę brokatu, bo wszystkie tak naprawdę ciemne miejsca, dodatkowo właśnie dodaję im taki błysk, bo no nie jest to zwykła czacha, tylko czacha niezwykła, błyszcząca. Szyję i dekolt pokrywam czarną, wodną farbą z Diamond Effects i użyłam tutaj takiej dosyć mocno rozwodnionej farby, nie bardzo gęstej, ponieważ zależało mi na tym, żeby jednak ta skóra troszeczkę prześwitywała, a nie żeby efekt był taki czarny i na przykład zlewał się z tłem. Taki bardzo prosty zarys kości szkieletu wykonuję rozświetlaczem sypkim holograficznym z NYXA, który naprawdę zaskakująco mocno odznacza się na tym czarnym tle. Następnie wokół oczu przyklejam trójkąciki z papieru holograficznego, o którym mówiłam Wam wcześniej. Starałam się je wycinać podwójnie, tak żeby było dosyć symetrycznie po obu stronach. Oprócz trójkątów wycięłam jeszcze cztery takie łuski, jakby półokrągłe, do przyklejenia po dwie na każdą stronę. Stwierdziłam, że przy oczach brakuje jeszcze odrobiny fioletu, więc dodałam jeszcze turbo pigmentu Arcymistrz. Ten sam pigment wylądował jeszcze na kościach policzkowych, a przy oczach jeszcze odrobinę gruboziarnistego brokatu. Z tego samego holograficznego papieru wycinam jeszcze zęby w różnych kształtach i rozmiarach. Wycięłam go z takiego najjaśniejszego, jasno-różowego papieru. Przyklejam zarówno górne zęby, jak i dolne i używam do tego kleju do rzęs. Żeby wykończyć cały makijaż, założę jeszcze perukę, no i oczywiście koronę, którą również wykonałam z tego samego holograficznego papieru. Większe trójkąty w trzech różnych odcieniach przykleiłam po prostu klejem na gorąco do opaski. Napiszcie koniecznie, czy podoba Wam się taki pomysł na charakteryzację halloweenową, no i jakie są Wasze kostiumy, Wasze charakteryzacje w tym roku. Niestety zapomniałam nagrać Wam pytanie halloweenowe, ale za to zostawię je Wam w komentarzu, więc koniecznie na nie odpowiedzcie.